Fotoradary to z pewnością zmora niesfornych kierowców. Najlepszym panaceum na ich obecność jest jazda z dozwoloną prędkością. Wiele osób zastanawia się jednak, czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie przykrych konsekwencji, gdy radar się przegapi. Jeden z mitów głosi, że pomóc może folia polaryzacyjna. Postanowiliśmy sprawdzić, czy z technicznego punktu widzenia jest to możliwe. Wszystkie fotoradary, aby mogły wykonywać zdjęcia, wyposażone są rzecz jasna w aparat fotograficzny, wyzwalany elektronicznie w chwili, gdy nadjeżdżający pojazd przekroczy zaprogramowaną prędkość. Jakość fotografii nie może pozostawiać wątpliwości co do wizerunku kierowcy, jak i czytelności tablic rejestracyjnych. Wiemy jednak wszyscy, że szyba samochodu nie tylko przepuszcza, ale i odbija w pewnym zakresie światło, co powoduje tzw. refleksy. Zawodowi fotograficy rozwiązują ten problem, stosując filtry polaryzacyjne, które doskonale filtrują niechciane odblaski i refleksy. Te, odbijając się od szyb, powierzchni metali, wody, a nawet liści, ulegają spolaryzowaniu, dlatego łatwo je oddzielić od światła, nazwijmy go chaotycznego. A oto nasz kierowca widziany gołym okiem oraz przez filtr z folii polaryzacyjnej. Wyraźniej kierowcę widzimy, gdy obiektyw przysłaniamy filtrem. Dlatego właśnie optyka fotoradarów posiada wspomniane filtry polaryzacyjne. Skoro jednak taki filtr tłumi światło spolaryzowane, co się stanie, jeżeli obraz tablicy rejestracyjnej też będzie spolaryzowany? Zróbmy więc eksperyment i przysłońmy tablicę rejestracyjną pojazdu samą przylepną folią polaryzacyjną, której kąt polaryzacji wynosi około 135 stopni. Ponieważ jest to tylko eksperyment, nie będziemy bawić się w precyzyjne dopasowanie formatki i odkręcanie tablicy, po prostu przykleimy folię wprost na tablicę. Odrywamy też warstwę zabezpieczającą. Jak widać już gołym okiem, tablica rejestracyjna jest jak najbardziej czytelna. Z bliska, jak i z daleka nie ma problemów, aby ją odczytać. Ale co zobaczy kamera z filtrem polaryzacyjnym? Jako że filtr usunie światło spolaryzowane, a takim teraz jest obraz tablicy rejestracyjnej, nie będzie żadnego obrazu. Jedynie czarny prostokąt w miejscu, gdzie jest folia. Sytuacja byłaby identyczna, gdyby folia ta znajdowała się nie na tablicy, ale na przedniej szybie, wówczas zamiast kierowcy byłoby widać czarne pole. Przypominamy jednak, że jedynym skutecznym sposobem na wszelkie fotoradary jest rozważna jazda z właściwą prędkością.